To jest tak samo jak z dwoma oprogramowaniami do komputera. Jeden jest Windows, a drugi jest Mac. To w żaden sposób się nie różni. Różni się jakby kwestią właśnie tego postrzegania i komunikacji. Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. I jeśli to, co przed chwilą powiedziałam, wzbudziło Twoją ciekawość, to mam nadzieję, że zostaniesz tu ze mną na chwilę, bo właśnie do takich osób jak Ty chciałabym dotrzeć. Szacuje się, że jakieś 15-20% ludzi na świecie to osoby nieneurotypowe. Tylko że nie każdy o swojej neuroróżnorodności wie. Jest cała masa kobiet, które od zawsze odczuwają pewien dyskomfort, tylko nie do końca wiedzą, jak go nazwać. I bez świadomości tego, co może być jego źródłem, szarpią się ze sobą i cierpią w milczeniu. Bo o ADHD, czy szeroko pojętej neuroróżnorodności, u kobiet mówi się zdecydowanie za mało. I bardzo chciałabym, żeby ten stan rzeczy zaczął się powoli zmieniać. No i właśnie dlatego tu jestem. Żeby podzielić się z Tobą moją historią i żeby dopuścić do głosu inne kobiety atypowe, z którymi będę tu rozmawiać. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Muszę Wam zdradzić, że moja dzisiejsza gościni dosłownie skradła moje serce. I nawet nie jestem w stanie do końca wyjaśnić dlaczego. Kamila Jakubas jest przecudowną, szczerą, empatyczną osobą, jakich przecież w sumie wiele już poznałam podczas nagrywania tych rozmów. Ale Kamili historia bardzo mnie wzruszyła, bo pokazała to wszystko, co wzbudza mój sprzeciw i na co nie ma we mnie zgody. Kamila jest psycholożką o specjalności kliniczno-sądowej oraz diagnostką specjalizującą się w spektrum autyzmu i ADHD. I pracuje z neuroróżnorodnymi nastolatkami i dorosłymi. Myślę, że nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, jeśli dodam, że jej specjalizacja nie jest wcale przypadkowa, a wynika z faktu, że Kamila sama taką podwójną w dodatku diagnozę ma. To kolejna już rozmowa o przenikaniu się cech i objawów wynikających ze spektrum autyzmu i ADHD. Kamila w tej rozmowie próbuje nawet uchwycić i oddzielić to, co jest w niej ADHD-owe, od tego, co autystyczne. Choć nie jest to wcale łatwe. Zresztą, jak sama mówi, świetnie wychodzi jej to, kiedy przygląda się swoim klientom jako profesjonalistka, natomiast trudniej jest, kiedy ma opowiadać o swoim doświadczeniu. I jeśli słuchają tego osoby, które jeszcze na diagnozę do specjalisty nie poszły, to polecam Wam zerknąć na stronę Kamili, która jest podlinkowana w opisie tego odcinka. Kamila jest certyfikowaną diagnostką ADOSA, a poza tym wystawia opinie dla lekarzy, psychiatrów, które ułatwiają ostateczną diagnozę. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi wirtualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Kamila. Cześć, cześć Ola. Muszę Ci powiedzieć, że fajnie jest widzieć na żywo osoby, które gdzieś tam podglądam na socialach, ale które za bardzo się nie pokazują. Bo to jest taka weryfikacja tego, wiesz, masz jakiś obraz tej osoby w swojej głowie i nagle okazuje się, że ta osoba wygląda zupełnie nie tak, jak sobie ją wyobrażałaś. Więc fajnie Ci widzieć. Okej, okay. A pytanie, jak sobie mnie wyobrażałaś? Wiesz co, ja chyba myślałam w ogóle, że Ty jesteś na początku... Myślałam, że jesteś starsza trochę. Nie wiem, jakoś tak trudno mi powiedzieć dokładnie, jak wyglądałaś w mojej głowie, ale nie tak, jak wyglądasz. Okej. Wiesz, ja mam 30 już teraz w tym roku, znaczy już w przyszłym, będę mi 32 lata. Pytanie...
Pytanie, czy to jest młodość czy starość? Właśnie. Ja w ogóle nie czuję się starą. Mnie po prostu wiek, takie odczuwania bycia w jakimś konkretnym wieku, no to w ogóle tego nie czuję tak naprawdę. To wiesz co, ja mam bardzo podobnie. Ja w grudniu skończę 37 lat i jak o tym myślę, to jest mi trudno tak w ogóle sobie to uświadomić, bo ja w swojej głowie mam chyba ciągle jakieś może 27 maksymalnie. I jak ludzie mnie pytają o wiek, to najpierw muszę się dobrze zastanowić, zanim podam, muszę policzyć czasami. Ale nie dałabym ci 37 lat. No i ja tobie twojego wieku też bym nie dała i właśnie czasami się zastanawiam, czy tutaj ADHD nie ma coś, czy nie jest coś na rzeczy, że my się często, mam wrażenie, czujemy młodsi niż jesteśmy w rzeczywistości i może dzięki temu też tak wyglądamy młodziej? Coś musi w tym być, bo nie tylko też ADHD-owcy, ale w ogóle osoby neuroróżnorodne, zwłaszcza kobiety, wyglądają młodziej. I ja mam taką dosyć śmiałą taką hipotezę, że tu chodzi o kwestię taką jakby mimiki twarzy. Możliwe, że za mało się jakby mamy tej ekspresji takiej na twarzy, przez to się mniej marszczymy. To jest moja hipoteza badawcza. To jest bardzo ciekawe, nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. Bo tak zauważyłam. Natomiast nie ma chyba żadnych badań na ten temat. Nie wiem, może są. Ale można byłoby to zgłębić. Chyba tak trzeba to zgooglować. No dobra, to słuchaj, chyba chcę zacząć tak jak zwykle. Od tego, żebyś opowiedziała mi trochę o tej swojej neuroróżnorodności i o tym, jak ty się o niej w ogóle dowiedziałaś, bo jesteś moją drugą gościnią z podwójną diagnozą. Ten poprzedni odcinek jeszcze się nie okazał, ale jestem bardzo ciekawa tego, jak to, co będziesz mi opowiadać, wypadnie w zestawieniu z tym, co już od mojej poprzedniej gościni usłyszałam. Więc jak to w ogóle u ciebie było? Która diagnoza w twoim przypadku była pierwsza i kiedy ją słyszałaś, jak do niej doszłaś? W ogóle w swoim życiu czułam się jak osoba niedopasowana w żadnym stopniu, bo na przykład jeśli gdziekolwiek na przykład nawiązałam kontakt w środowisku zawodowym, miałam koleżanki, totalnie nie potrafiłam rozmawiać o takich rzeczach, o których one rozmawiają. Głównie to chodziło o small talk. Wcześniej bardziej, zawsze jakoś byłam bardziej nastawiona na pracę i dopiero w tak zwanym większym miejscu, gdzie było więcej ludzi, bo wcześniej pracowałam w interwencji kryzysowej i to był tak zwany open space. I w momencie, kiedy ja skupiałam się na przykład na pracy, one tego nie robiły. Znaczy nie chcę, żeby tak ogólnie na przykład... Nie, to chyba tylko... Nie no, powiedziałam... Jezu, mój autyzm wychodzi. Ale nie o to chodzi. One nie o to, znaczy pracowały, tak? Tylko że po prostu jeszcze miały czas na social, takie, wiesz, no to takie życie społeczne, rozumiem, które ja po prostu nie wiedziałam, jak to jest możliwe, że one potrafią takie rzeczy robić, tak? I tutaj zaczęłam się zastanawiać i nawet kilka razy sobie dla zabawy wcześniej robiłam test AQ i cały czas wychodziło mi dosyć wysoki ten test. W końcu zmieniłam pracę i w tym momencie nadal pracuję w poradni dla dzieci i młodzieży i tam zajmowałam się diagnozą. No i tam pojawił się temat spektrum. No i pracowałam też z dzieciakami ze spektrum i z ADHD i to właściwie od dzieci usłyszałam. Pani też jest spektrum? No to jest pani... Pani ma autyzm? To dowiedziałam się od dzieci, tak. Więc to było jakiś czas temu, około 2 lata temu i pomyślałam, dobra, no to faktycznie trzeba się temu przyglądać, czy faktycznie to ma sens. A że jestem z zawodu psychologiem, to myślałam w ogóle, no tak, jeżeli chodzi o studia psychologiczne, faktycznie temat autyzmu, ADHD faktycznie był,
był poruszany, dotyczył tylko i wyłącznie dzieci. Tak jakby magicznie ADHD czy autyzm znikał po 18 roku życia. No i zaczęłam tego szukać, wertować, mocno się wkręciłam. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że jest coś takiego jak hiperfokus, tak? Przez całe życie raz na jakiś czas po prostu miałam tak, że mocno na czymś się skupiałam i po prostu zapominałam o wszystkim, co było. No i tak właśnie było z tą diagnozą. Więc moja pierwsza diagnoza, którą poszłam, myślałam, że po prostu jestem autystyczna. I dopiero po paru spotkaniach z psychologiem, psycholożka się mnie zapytała, czy ja mam ADHD. Mówiłam, że nie wiem, dlaczego mam mieć ADHD. Dlaczego bym mogła mieć ADHD? Przecież w sumie jestem jakby nadpobudliwa. Jestem, tak? Ja jestem w ogóle taką mieszanką, że jestem typem mieszanym, ale z tą hiperaktywnością i z nadpobudliwością. To nawet mój lekarz powiedział, że to jest jakby no, rzadko u kobiet, bo u kobiet częściej bardziej spotyka się to ADD. Tak. Ja mam bardziej taki, no może dlatego, że jestem wymieszana, takie są jakby jego takie pomysły na mnie. No i właśnie doszło do tej diagnozy z lekarzem, diagnostą, psychiatrą. No i myślałam, kurczę, nie mam tego ADHD, to jest niemożliwe, zrobiłam DIWę, no faktycznie miałam, ja byłam bardziej jako młodsza dziewczyna, bardziej chłopczycą, no to zdarzały u mnie ze mną przynajmniej tak bójki z innymi na przykład z dziećmi, czy z koleżankami. Wow. Czy... Tak, a w bójkach chodziło przede wszystkim o tym, no zawsze miałam problem z rówieśnikami, ale chyba najgorzej było, znaczy w ogóle to było podstawówka, gimnazjum, liceum było trochę lepiej, ale podstawówka to było najwięcej tego, tak mi się wydaje. I przede wszystkim moje jakby bójki były bardzo, chyba wydaje mi się, że były przemyślane, bo pamiętam, że zawsze miałam zachowanie wzorowe. A na bójki z tą koleżanką, którą się nie lubiłyśmy, rywalizowaliśmy o najlepsze oceny. Więc ja byłam bardzo dobrą uczennicą. Więc umawiałyśmy się w toalecie, że będziemy się bić. I sobie to wyjaśniałyśmy, tak? To jest... Ale jak to biłyście się o oceny? Bo o to chodziło, że na przykład ja dostałam 4, ona 5, albo ona 5 i 4 i to trzeba było wyjaśnić, tak? I zawsze dochodziło najpierw do takich utarczek słownych, a potem no po prostu popychanie się, no to tak. Nikt o tym nie wiedział, nawet moi rodzice jak o tym wiedzieli, że to jest to, i to też nie jest jakby moje fałszywe wspomnienie, bo nawet miałam kontakt ostatnio z tą koleżanką i ona mówi, czy ja pamiętam. Mówię, pamiętam. Możemy to zostawić. Pozdrawiam koleżankę z ustawówki. Tak, no. A doszło w końcu do tej diagnozy pana psychiatry. Zrobiliśmy testy. W testach też było dosyć bardzo wysoko, ale on miałam wrażenie, że on był jakby niepewny. Zrobiliśmy MOXO. Ja byłam pewna, że ja zdałam ten test, tak? On był cały na czerwono. I mój lekarz z poważną miną tak jakby mi ogłosił, że po prostu mam nowotwór, powiedział, ma pani ADHD. Mówię, no spoko. No. A ty w międzyczasie zdążyłaś już się trochę dowiedzieć więcej? Bo wspominałaś o tym, że, że rzeczywiście zaczęłaś szukać, ale szukałaś najpierw chyba pod kątem autyzmu. Tak, pod kątem autyzmu, ale faktycznie u mnie jakby nie do końca... pasował autyzm, tak? Znaczy on też bardzo pasuje, tak? Bo ja muszę powiedzieć, że jestem takim uporządkowanym chaosem. Ale to też szukałam informacji. Głównie to były zagraniczne TikToki z takim młodym, znaczy chyba facetem chyba w naszym wieku, który po prostu jakby no, pokazywał takie tipy na życie i ja się po prostu tego trzymałam. Później tak nieśmiało zaczęłam w ogóle mówić o tym moim mężowi. On powiedział, aha, no to wyjaśniam wszystko. Wiesz, gdzie jest ten nóż, który zgubiłaś ileś czas lat temu? Mówię, nie wiem, potrafiłam w małym mieszkaniu zgubić nóż.
Tak. Moja przyjaciółka kiedyś szukała pilota od telewizora. Przez kilka ładnych dni go szukałyśmy. My mieszkałyśmy razem. Znalazł się po jakimś czasie w lodówce. Przyjaciółka najprawdopodobniej też ma ADHD, tylko jeszcze nie ma diagnozy. No warto to sprawdzić. Tak. Bo to już nie jest rozszczepanie. Myślałam, że to jest jakby rozszczepanie, ale to tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze nim pracowałam w prawni, pracowałam w interwencji kryzysowej. I ta była taka słuchawka telefonu stacjonarnego. No i kiedyś ją wyniosłam z pracy i nikt się nie mógł, akurat po nocnym dyżurze wyniosłam tą słuchawkę. O rany. Wróciłam do domu i dziewczyny piszą, czy wiem, gdzie jest telefon. Mówi, nie no, co mam, po co mi słuchawka? Patrzę się do swojej torebki. Kto ją zabrał? Ja. Nie wiedziałam o tym, tak? Dalej takie rzeczy robi, to bezwiednie. Biorę jakieś rzeczy, zastanawiam się, czy to nie jest uświadomione, tak? Bo to jest bardziej takie zabieranie rzeczy i chowanie, tak? A zdarza ci się gubić rzeczy? Tak, których nigdy nie znajduję. Albo tak schowam, bo chowam prawdopodobnie te rzeczy, tak? Także nikt nie znajdzie i ja również też nie. Bo ja mam coś takiego, że mi się bardzo rzadko zdarza tak naprawdę gubić rzeczy. Najczęściej ja po prostu je gdzieś właśnie zawieruszam w domu, ale na szczęście mój mąż czuwa, on zazwyczaj wystarczy, że do niego pójdę i mi powie, gdzie to jest, albo tak przeszuka mieszkanie, że to znajdzie. Natomiast bardzo rzadko gubię faktycznie gdzieś na zewnątrz, poza domem. Ale to też wynika z tego, że ja obsesyjnie sprawdzam za każdym razem, że wszystko mam przy sobie. Jak wychodzę z metra, to upewniam się, że mam wszystko, co miałam przed wejściem do niego. To samo wiesz, w samolotach i tak dalej. Mała jest szansa na to, żebym coś zgubiła, bo po prostu zachowuję się bardzo obsesyjnie w momencie, kiedy jest obawa, że mogłabym coś zgubić. Mm-hmm. Jak to jest u ciebie? U mnie też jest obsesja i właśnie chciałam ci pokazać, jak to u mnie wygląda, a najwyżej po prostu opowiem. Ja mam po prostu taki piórniczek pracowy i tam mam najważniejsze rzeczy i to się u mnie sprawdza, bo tam jest miejsce na pieczątkę, na klucze i jak wiem, że ja na przykład w torebce mam posegregowane rzeczy, no to u mnie jakby spadła ta częstość gubienia różnych rzeczy. Ale nie działa to, jeśli coś na przykład wyniosę przez przypadek. To muszę od razu, potem się wracam, oddaję, tak? No, tak. Zresztą u mnie koleżanki akurat w pracy, jak myślą, że coś ginie, to od razu wszyscy do mnie piszą, że na pewno ja to mam. Taką masz już sławę. Tak, już mam sławę po prostu kradzieja, tak? Słuchaj, ale o takich rzeczach, jak sobie radzisz w tym takim jakby w tej nowej rzeczywistości podiagnostycznej, pogadamy sobie zaraz, ale jeszcze chciałam powrócić do tego, jak to u ciebie było, zanim ty się dowiedziałaś, że masz ADHD i że jesteś spektrum, no bo żyłaś sobie bez tej wiedzy całkiem długo, jak to zresztą średnia u kobiet, tak zgodnie z tą średnią powiedzmy. A kiedy już tak zaczęłaś dochodzić do tego, że faktycznie to może być to spektrum czy ADHD, to na pewno wracałaś tak, wiesz, pamięcią do swojej przeszłości i analizowałaś pewne swoje zachowania i sytuacje pod tym kątem. I czy były jakieś takie punkty na tej mapie ważne, które tak zapamiętałaś sobie, że o nich właśnie w ten sposób myślałaś? Tak, tylko że tutaj ciężko mi chyba będzie oddzielić, a może spróbuję to oddzielić. Te momenty takie typowe może dla ADHD i typowe momenty z mojego takiego dzieciństwa dla spektrum autyzmu. To może w ten sposób. Takie punkty, to przede wszystkim moja nadruchliwość. Tak? Ja jako dziecko, jako dziewczynka uwielbiałam się spinać. Wszędzie. Przede wszystkim moją ofiarą były drzewa, bo mieszkałam w domu po prostu, że po prostu było moje jedno drzewo, które był orzech. I to są jakby dwa punkty diagnostyczne, bo ja uwielbiałam się spinać, siedziałam na tym drzewie i wzięłam na przykład coś, co lubiłam na przykład sobie zbierać i czytać. Czy to na przykład to była faza wtedy na Harry'ego Pottera, tak? Więc u mnie jakby to było dwutorowo. Nikt mnie potem nie mógł znaleźć,
No bo ja sobie byłam na drzewie, miałam wtedy może 6-7 lat, tak? Jeśli chodzi znowu o takie jakby szukanie mnie, no to często jeśli był taki sezon bardziej zimowy, no to ja lubiłam bardzo takie małe pomieszczenia, szafy, klatka, znaczy może klatka, nikt mnie nie zamawia w klatce, ale pewnie w inni. Ale chodzi mi o taki schowek jakby pod schodami, tak? Mm-hmm. To były takie moje miejsca, bo ja lubię się po prostu dociskać w różnych miejscach, mam, także mam taką niedowrażliwość, więc to było też właśnie, że byłam mega kaleką i to jest pewnie, znaczy bardziej chyba, chociaż to i to tak naprawdę, bo to jest mega wspólne. Jeśli chodzi o WF, no to nigdy sobie na nim nie radziłam. Możemy sobie przybić piątkę. Nienawidziłam WF-u w szkole. To przeskakiwanie przez kozła to było tak, że się na nim albo uderzyłam w niego, albo się zawieszałam w jakiejś dziwnej pozycji. Trafienie do kosza? Nigdy nie trafiłam, ale dostać piłką sama, którą sama uderzyłam się piłką? Tak, to byłam ja. Tak. Tak samo jeszcze w przedszkolu, a to też jest, mam dość sporą wybiórczość pokarmową, a to jeszcze wcześniej, że no nie jadłam. Miałam określone typy jedzenia, które jadłam, tak? Zresztą to były rzeczy, do których teraz po prostu lubię i to mi się raczej nie zmienia. To są suche takie ciasteczka, bardziej krakersowe paluszki i żelki. I tak mam od dzieciństwa, że i w takich najgorszych takich momentach, kiedy jest mi... tylko że ja wcześniej o tym nie wiedziałam, dlaczego tak jest. Myślałam, że znowu wszyscy tak mają, tak? Na tej zasadzie, że dużo osób nie lubi warzyw i owoców, no nie? Co w tym było dziwnego, tak? Tak, no. A w przedszkolu było tak, że miałam kolegę, znaczy ja myślałam, chyba był moim kolegą, ponieważ on pomagał mi z obiadami, bo je po prostu zjadał. To ciekawe. Dzięki temu po prostu mogłam iść różne... No i tak samo, jeżeli chodzi o... Jak to się nazywało? Leżakowanie? Mm-hmm. No to ja zawsze wtedy nie leżakowałam. Nie było opcji. Starałam się jakby zniknąć wtedy. I to kończyło się tak, że praktycznie u mnie dochodziło do takich spazmów i histerii, że ja praktycznie nie chciałam chodzić do przedszkola i zostawałam po prostu w domu. Mówiłam mamu, że nie wiem, ja się zajmę czymś, nie wiem, cokolwiek zrobię, tylko nie zaprowadzaj mnie do przedszkola po prostu. O Jezu, przypomniałaś mi koszmar leżakowania. I jak teraz sobie o tym pomyślę, ja mam w ogóle bardzo mało wspomnień z dzieciństwa. Mm-hmm. Mi jest trudno tak sobie przypomnieć wiele rzeczy. Dlatego między innymi ta diagnoza była taka trochę problematyczna. Musiałam się posiłkować rodzicami. Ale rzeczywiście pamiętam, że w czasie leżakowania ja nie byłam w stanie... robić to, co inne dzieci i zawsze wtedy zagadywałam najczęściej kolegów, bo koleżanki grzecznie spały, a ja zagadywałam kolegów, którzy leżeli gdzieś tam koło mnie. Do dzisiaj pamiętam, miałam takich dwóch, trzech kumpli, z którymi zawsze plotkowaliśmy w tym czasie. Mm-hmm. No i w ogóle jak te inne dzieci mogły spać? W ogóle to jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Niewyobrażalne dla mnie. Czy to się nadal robi w przedszkolach? Nadal się leżakuje? Chyba tak. Straszne to jest. Koszmar. A powiedz mi, czy były takie rzeczy, które zwracały uwagę twoich rodziców? Tak. Tak. Moja mama ze mną już była u psychologa. Właśnie z tą wybiórczością pokarmową. Tylko, że to wiem jakby z opowieści mojej mamy, tak? Bo zawsze moja mama mówiła, że po prostu ja zawsze miałam problem po prostu z jedzeniem. Zawsze. Byłam ze mną u psychologa, który powiedział, że tak, to jest wybiórczość. I ja natomiast w tamtym czasie nie było jakby diagnozy na ten czas spektrum ADHD. I wtedy zalecili mi, żebym jadła z kolorowych talerzyków mojej mamie. Okay. Żeby mi zachęcić do jedzenia. Nic to nie dało. Tak? Więc moja mama, pamiętam wtedy, że robiła mi tak, żeby mnie, nie wiem, przemycić jakieś rzeczy, ja i tak to wtedy wyrzucałam, robiła mi takie wagoniki z kanapek. No. Działało? Tak, działało, tak. Jeśli to były wagoniki, które nie wyglądały jak kanapka, to działało. Tak. W późniejszym czasie w podstawówce również był taki sygnał od mojej wychowawczyni, że mocno się po prostu zawieszam.
Druga sprawa, no to te konflikty z rówieśnikami. Moja mama powiedziała, że przecież to nie jest problem, to moja nauczycielka ma problem i ona powinna się to uczyć. To znaczy, w zasadzie to w pewnym sensie miała rację. Moja mama w ogóle była wspierająca przy tym wszystkim, na tej zasadzie, że no ona mówiła, no to co, że moje dzieci na przykład, bo ja też zaczęłam bardzo szybko chodzić i mówić, bo zaczęłam mówić już pełnymi zdaniami w wieku 11 miesięcy. Nawet mam nagrania, że wow, po prostu gadam. Ale głównie moimi takimi zdaniami były zdania złożone z przekleństw. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jak mieszkałam na osiedlu, to często bawiłam się, ja sobie sama się bawiłam, tak? Ale jeśli usłyszałam jakieś przekleństwo, ja miałam wtedy fazę na R straszną, na przykład było, mogę to przeklinać czy nie? Proszę cię bardzo. Okej, okay. Spierdalaj, tak? No to R zawsze akcentowałam. No i tutaj wiąże się ta anegdotka, którą wiem od mojej mamy, że różne rzeczy po prostu tak sobie powtarzałam, bo to uważałam, że to jest zabawne. I akurat było tak, że dziadkowie mieszkali niżej w mieszkaniu i mój dziadek powiedział, cześć Kamiku, co tam u ciebie? Ja odpowiedziałam, spierdalaj! Ale jest w tym coś, że te polskie przekleństwa w języku polskim mają taką moc, że rzeczywiście tam jest dużo takich mocnych głosek. Mm-hmm. Jak po angielsku powiesz fuck, to jest takie nie ma w tym siły, ale jak powiesz kurwa albo spierdalaj, to rzeczywiście to wybrzmiewa. Tak, więc ja bardzo lubiłam się bawić słowami i to jest po prostu... Mama mi o tym opowiadała, myślałam, że to jest całkiem zabawne, ale jak chciałam drążyć, jak to było, jeszcze dziadek mi o tym powiedział, tak, że potem był na mnie obrażony. Mówi, to ja w ogóle tylko nie pamiętam, ja chyba miałam jeszcze poniżej drugiego roku życia, tak, na tej zasadzie, więc to ja tylko wiem od mojego dziadka, jak mojej mamy, że po prostu były takie akcje. Co do ADHD i takich ryzykownych jakby działań, tak? No to mając znowu 5 lat, nie wiem, ja już wtedy czytałam i czytałam chyba Narnię. Tam było tak, że dziewczynka brała świeczkę i przechodziła do szafy. Ja to zrobiłam. Weszłam i podpaliłam szafę. Ojcz. Tak. I powiedziałam mojej mamie, że co, nie pali się. Mamo, tylko szafa się świeci. Wiesz, o Boże, jak w tym starym dowcipie z długą brodą o tym, że choinka się świeci. Tak, nie wiem, czy go znasz. Tak, tak, tak. Wow. Czy tak. Były jakieś większe konsekwencje? Czy no, tylko się lekko zjarało? Nie, no dziadkowie spłonęły wszystkie garnitury. Wszystko dla tego biednego dziadka. O Boże, ale ten dziadek się z tobą miał. Tak. A jeszcze jeżeli chodzi o ADHD, no to takie częste wizyty na SOR-ach. I to też nie wiem, czy też nie jest związane też z spektrum, bo ja bardzo lubiłam się kręcić w kółko, tańczyć w kółko, kręcić. I pewnego też byłam bardzo mała i wtedy, kiedy zaczęłam właśnie tak kręcić się i kręcić, nadziałam się na gwoździa. Tak niefortunnie na powiece, że do tej pory mam bliznę, tak? Mama mówiła, że ja tańczyłam, bo ja się tak kręciłam w kółko, no bo ja tak tańczyłam. I no, tak to było. No wow. Stop. No dobra, ale to w takim razie twoja mama zabrała cię, bo zwróciła uwagę jej wybiórczość, tak. Twoja wybiórczość pokarmowa, tak. Ale no właśnie, to były takie czasy, że tak naprawdę nie stawiało się diagnoz spektrum czy ADHD, a już na pewno nie dziewczynkom. Tak, no właśnie, bo to była dziewczynka. Po prostu. Ale czy gdzieś tam ten temat tego, że coś jest nie tak, wracał w twoim życiu? Cały czas. Chyba najgorzej, ja tak czułam po prostu, że jest najgorzej, tylko że no, to jakby wszystko zwalałam na to, że nie potrafię po prostu dogadać się z rówieśnikami, tak? Bo jeszcze później, jak od 1 do 3 było w miarę tak jakby zabawnie, no to już od 4 do 6 w gimnazjum było bardzo źle, no bo to już wtedy była taka dosyć mocna przemoc ze strony rówieśników do mnie.
i fizyczna, i słowna. I wtedy faktycznie ja myślę, że u mnie jakby takie zaburzenia depresyjne i lękowe, bardziej właśnie od tego się zaczęło, rozwinęły się w gimnazjum. I wtedy mocno, co tylko mi pomagało, no to ucieczka jakby w swój jakby świat totalnie. No i też bardzo starałam się jakby jednak mieć te kontakty z rówieśnikami. Chciałam, żeby mnie lubili, więc oglądałam dużo na przykład jakby albo seriali, albo filmów. Obserwowałam ludzi, jak, w jaki sposób się zachowują. Próbowałam ćwiczyć miny przed lustrem, żeby jak najbardziej uzyskać jakiś pożądany wyraz twarzy. A to się stąd wzięło, że też jakby rówieśnicy mi się jakby mówili mi ten feedback, że mam dziwny wyraz twarzy, o co mi chodzi, tak na tej zasadzie, więc tutaj jakby było takie coś nie tak, więc ja zazwyczaj miałam jedną albo dwie koleżanki, które dosyć też jakby intencjonalnie by traktowałam na tej zasadzie, że starałam się, wiedziałam, że jeśli będę mieć z nimi kontakt, to po pierwsze będę bezpieczna, bo chyba nikt nie będzie mi wtedy dokuczać, no bo nie jestem sama. Będę mieć zrobione zadania, będę na bieżąco, w razie czego, gdybym ja była chora. Miałam takie myśli jako po prostu dziecko w podstawówce i potem w gimnazjum również. A w liceum to całkowicie jakby się wyautowałam, tak? Na tej zasadzie, że faktycznie chodziłam do szkoły, jakby widziałam się z ludźmi, był czas osiemnastek, ja rzadko byłam na takich, może raz byłam, tak? Bardziej w wieku już takim licealnym to miałam bardziej kolegów, z którymi też się spotykałam są intencjonalnie, bo oni jeździli na rowerze, ja lubiłam jeździć na rowerze, więc był jakby taki wspólny obszar, w którym możemy się realizować na tej zasadzie. No i cały czas była to obecna depresja. I myślałam, że po prostu tak jest, tak? Na tej zasadzie nigdy nie trafiałam na jakąś taką poważniejszą diagnostykę i myślałam, że bardziej ta koncentracja i uwaga bardziej jest z powodu właśnie tego, tak? Zaburzeń nastroju. A powiedz mi, jaki ty dostawałaś feedback od tych swoich rówieśników, kiedy się tak nie mogłaś z nimi dogadać? To jedna rzecz, a druga, ale to spokojnie możesz po kolei to sobie rozpakować. Czy ty sobie wtedy myślałaś, że coś jest z tobą nie tak? Czy wydawało ci się, że wszyscy może trochę tak mają, że właśnie muszą ćwiczyć miny przed lustrem, żeby się dopasować? Jak to było? Ja myślałam, że wszyscy tak robią. Ja myślałam, że wszyscy tak robią, no bo skąd oni wiedzą, jak się zachować, tak? Na tej zasadzie. Nie wiedziałam. Myślałam, że to jest jakby... Znaczy wtedy, na ten moment, to potem już wiedziałam, że raczej tak nie jest, tak, że dzieci w taki sposób się raczej nie zachowują. A od dzieci słyszałam właśnie to, że... o nauczycieli też właściwie, ale od dzieci głównie to, że ja wtedy byłam dosyć taka puchniejsza. I no to słyszałam, że jestem gruba, że jestem brzydka, że jestem głupia. To takie rzeczy. Boże, to jest coś strasznego, zwłaszcza w takim młodym wieku. Ale miałaś mimo wszystko jakieś takie bliższe osoby, z którymi byłaś w stanie się dzielić tym, co czułaś w tamtym momencie? Wydaje mi się, że to bliższa osoba to była moja mama. To była moja mama, która mówiła cały czas, że to jest tak, że to z nimi jest coś nie tak. Jezu, ale to fantastycznie, że w ogóle miałaś taką, znaczy masz taką mądrą mamę wspierającą, bo to jest też temat powracający bardzo, bardzo często w rozmowach, które ja tutaj prowadzę. Niestety często okazuje się, że no, nasi rodzice nie dawali nam wsparcia, nie? I w związku z tym było nam no, podwójnie trudniej, więc to w ogóle czapka z głowy dla twojej mamy wspaniałej. No właśnie, a jak twoja mama w takim razie zareagowała na twoje diagnozy? No, mama była... No, ale
No to co z tego? Może ja wiem, że jesteś wyjątkowa. O Boże. Cudowne. No, moja mama powiedziała, o kurczę, ale wiesz, ja mam też tak, moja mama mówiła, że ja też mam takie rzeczy. To znaczy, że ona zapytała się, czy może być to dziecisz? Ja mówię tak. Wiesz co, to zróbmy te testy. I co? I faktycznie, moja mama jeszcze jest jakby w trakcie diagnostyki. Ona idzie bardziej w kierunku ADHD, tak? Okay. Bo potem, jak ja jej o tym powiedziałam, mój brat, który był, jest bardzo do mnie podobny, również jest zdiagnozowany i ma ADHD. Czyli cała rodzina komplet. Tak, tak. A wiesz co, tak, bo tak wcześniej, jak zaczęłaś wracać do przeszłości, nawet sama powiedziałaś, że spróbujesz rozdzielić to, co przynależy do ADHD, a to, co przynależy do spektrum. Ale to chyba nie jest takie proste, nie? Bo jest trochę takich rzeczy, które się pokrywają ze sobą. Bardzo dużo. Jakbym miała to oddzielić w jakiś sposób, to takie jakby przywiązanie do rutyny i na przykład, które mam, i takie przywiązanie do przedmiotów, do kolekcjonowania różnych rzeczy, to przenika się też z tym, że dużo rzeczy szybko mi się nudzi. Trudno mi to jakby oddzielić. Znaczy ja to potrafię oddzielić, na przykład jeśli jest ktoś u mnie na diagnozie. Natomiast ja u siebie, u mnie te rzeczy się no po prostu przenikają. Tak to wygląda. Tak samo było z kolekcjonowaniem różnych rzeczy. Po Pokemony, po układanie koników. A tutaj jakby to mieszało się z tym, że jakiś czas one były bardzo intensywne, później się one były, zostawały i pojawiały się kolejne również o takim charakterze intensywnym. Tak samo nie lubiłam, jak tutaj też jakby taka cecha spektrum, jak moja mama przychodziła i chciałam im na przykład ogarnąć w pokoju i na przykład miałam sobie poukładane, to była faza wtedy na te kucyki pony, tak, na tej zasadzie. I ona mi zmieniła jakby ich położenie. No to wtedy wpadałam po prostu w szał, tak? Na tej zasadzie. A, także nie wolno tego ruszać. No bo ja to poukładałam. Wiem, że to jest głupie, ale takie rzeczy po prostu pamiętam. A dzisiaj jak tak patrzysz na to, jaka jesteś teraz, jesteś w stanie tak powiedzieć, że dobra, to jest zdecydowanie kwestia spektrum, a to jest zdecydowanie ADHD. Tak, co dalej mam, takie jakby przywiązanie do szczegółów i do schematów, tak? Ja muszę wiedzieć, kiedy coś jest, czegoś nie ma. Nie lubię takich nieprzewidywalnych rzeczy, chyba że są przewidywalne dla mnie na tej zasadzie. Co jest ADHD-owego takie, że świetnie sprawdzałam się w interwencji kryzysowej, czyli na przykład jeśli od razu miałam na coś reagować, no to byłam w tym super, a potem, że umierałam przez tydzień, no to była to druga kwestia, tak? Z ADHD to gubienie rzeczy, ze spektrum to bardzo u mnie jakby jest ważna ta rutyna. Jak to się ma z tym, bo ja mam wrażenie, że sporo jest takich rzeczy, takich objawów, które są takimi przeciwstawnymi siłami, które się nawzajem zwalczają, że właśnie z jednej strony w spektrum jest ta potrzeba tej takiej rutyny, zresztą w ADHD też, tylko że ADHD wiąże się z tym, że nam tej rutyny, po pierwsze ją sobie wyznaczyć, a po drugie ją utrzymać jest bardzo trudno. I jest jeszcze kilka innych takich rzeczy. Jak to u ciebie wygląda? To są takie jakby okresy w moim życiu, tak naprawdę. Powiedziałabym, że to jest taka okresowość, taka intensywność tego. I to może jakby różni się, że ta rutyna u mnie jest jakby z delikatnymi zmianami, tak? Bo mój dzień wygląda tak samo i kończy się tak samo, tak? Tak samo są dla mnie kubek, który jest na kawę, szklanka, która jest na wodę, tak? Na tej zasadzie. Takie przywiązanie do porządku, więc to też jest dla mnie ważne. Mój mąż po prostu mnie za to nienawidzi, bo ja mam rutynę odkurzania. To jest trochę kompulsywne, natomiast jak
byłam na procesie diagnostycznym, okazało się, że to nawet nie jest kompulsywne, bo to jest dla mnie część rytuału, to jest dla mnie przyjemne, tak? To jest odkurzanie. Jak często odkurzasz? No, ja mam dwa koty, więc jest żwirek. Więc staram się, zazwyczaj jak na przykład po południu idę do pracy, no to przed pracą i na przykład po pracy, tak? Dwa Wow. razy. Tak. Całą chatę? Ja mam, wiesz co, mieszkamy w domu, ale nasze tutaj jakby mieszkanie wydzielone to jest około 60 metrów kwadratowych, więc to nie jest dużo. Okej, okay, ale mimo wszystko. Tak, ale mam świetny odkurzacz, mówię ci. To jest taki bezprzewodowy, mały, można nim szybko jeździć. Naprawdę. Okej, okay, a ja mam akurat taki odkurzacz, który jest co prawda niby świetny, ale jest dosyć ciężki i nienawidzę go używać. Powiem ci, nie pamiętam, kiedy ostatnio odkurzałam. Zawsze zwalam to na mojego męża. U mnie też tak było, dopóki nie dostałam nowego odkurzacza. Także mogę ci później przesłać. Chyba będziesz musiała mi pokazać, co za odkurzacz masz. No tak, czyli takie rytuały. A jak to jest u ciebie? No właśnie, jak u ciebie jest z tą rutyną? Powiedziałaś, że twój dzień zaczyna się i kończy tak samo, no ale jak to jest z tym, co tam się dzieje pomiędzy? Czy Pomiędzy. tak pilnujesz, jesteś w stanie sobie planować i potem się tego trzymać? Bo to jest takie bardzo nie-ADHD-owe. Tak, jestem w stanie planować i się tego trzymać, ale w zależności, bo tak, bo u mnie jeszcze dni się dzielą, na które staram się przynajmniej je teraz dzielić, na które są takie dniem pracy, dniem bez pracy. Więc u mnie to jeszcze jest dodatkowo, tak powiem, bo teraz jak zbyt o tym mówię, to uświadamiam sobie, jakie to jest no, dziwne. Tak, no bo faktycznie dzień, który jest jakby, może zacznę od tego dnia, który jest dzień pracy, no to one zazwyczaj są takie same, bo czy mam je jakby struktura, a jak jest dla mnie struktura, no to czuję się mega bezpiecznie i lubię takie dni, po prostu. Jak przychodzi dzień wolny, no to zaczynam trochę panikować i wtedy jak ja zaczynam panikować, już brakuje tej struktury, no to wchodzi ADHD. I tutaj jest kwestia taka, że pytanie, czy my możemy rozmawiać o lekach, czy nie, czy... Tak, tak. Okej. Okay. Tak, bo kwestia jakby leków. U mnie akurat leki podbiły cechy spektrum. O, to ciekawe. Tak, u mnie podbiły cechy spektrum, i teraz robię, znaczy... Też za zgodą mojego lekarza mam tak, że w dzień, znaczy w dni jakby pracowe mam wyższą dawkę, bo ja mam mega problem, żeby usiedzieć w miejscu, tak? Ja się cały czas ruszam, przekładam, chodzę. I wtedy, kiedy no po prostu muszę dłużej posiedzieć, bo muszę coś napisać. Ja wcześniej w ogóle miałam straszny problem, żeby coś pisać albo czytać książkę, to był dla mnie kosmos, bo nie dałam rady czytać. Dalej bez leków nie jestem w stanie czytać. Jedyne co jakby przyjmuję jakby taką treść, no to są audiobooki. Boże, mam tak samo. Kiedyś połykałam książki, a od wielu już lat mam z tym ogromny problem. Leki działają na ten sposób, bo tak, bo jeszcze znowu, jeśli na przykład mam czytać, bo ja na przykład lubię urban fantasy, strasznie lubię Anetę Jadowską, ale audiobooki, jak gdybym ja miała siąść i ją czytać, to nie mam rady, no skoro ja mam się czuć dobrze, no to ja muszę iść na spacer, jeszcze pożyczyć psa od mamy i włączyć audiobooka, tak, no to wtedy jest super. Ale jeśli mam skupić się i mam coś zrobić takiego, co jeszcze przyniesie mi satysfakcję, przeczytać książkę na przykład dotyczącą jakąś, nie wiem, jakiegoś testu, czy po prostu jakąś techniczną, no to ja muszę ją czytać. Są takie jakby, takie różnice w tym. Zapomniałam. O czym miałam powiedzieć wcześniej? Ja nie też już zapomniałam. O lekach rozmawialiśmy. Aha, że leki podbijają ci te kwestie autystyczne. Tak. Tak, no jestem bardziej jakby, na pewno te funkcje takie jakby planowania mam lepsze jakby takie skille, tak,
ale również nie jestem w stanie na razie nic z tym zrobić, tak by sobie wyplenić, czyli to jest zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę. Czyli jeśli mam już zrobić jakby, mam już podkładkę wszystkich testów, tak, na przykład od badanego, od pacjenta, no to zasiadam do opinii na hiperfokusie cały dzień, całą noc, oddaję o godzinie 8 rano. Nie jestem w stanie pracować systematycznie. No, nie potrafię sobie tak dziobać, tak? Jeśli ja już mam zasiąść do czegoś, no to mnie nie ma, tak? I muszę mieć na to jakby taki specjalny dzień, inaczej nie dam rady. A czy twoja praca pozwala ci właśnie na taki system, że nie musisz się trzymać tej systematyczności tak mocno? Teraz jakby jestem w trakcie zmian mojej pracy, ponieważ no właśnie, zmiana prac to też jest taka moc ADHD-owa. Tak. Bo mi się po prostu, jak osiągnęłam jakieś pułapy w pewnej pracy, już wiedziałam, że nic nie mogę zrobić, no to mówiłam do widzenia. Tak, na tej zasadzie. Ale już czułam, że to jest za dużo, ja nie wiedziałam wtedy, że jestem przebodźcowana. Ja po prostu wtedy wpadałam, no po prostu potrafiłam się na przykład w tamtej pracy rozpłakać, przesiedzieć w łazience. I to już wiedziałam, że jest bardzo źle i muszę coś zmienić, tak? Tylko że to nie było jakby na tyle świadome, że to jest przez ADHD czy przez spektrum, tylko wiedziałam, że nie miałam takie myślenie o sobie, że no ja jestem beznadziejna, tak? Więc trzeba się usunąć na tej zasadzie. No też. Ty powiedziałaś, że diagnozujesz innych. Co zdarza ci się najczęściej diagnozować? I ADHD, i spektrum, bo tak jakby jest mi to najbliżej, dlatego że no cóż, no to teraz to jest moje specjalne zainteresowanie. Zawsze była psychologia, od zawsze tak naprawdę, bo nigdy nie wiedziałam, dlaczego ludzie działają tak czy inaczej, tak? No właśnie, chciałam zapytać, skąd to zainteresowanie psychologią? Bo nie wiedziałam, dlaczego ludzie mi dokuczają. Chciałam po prostu wiedzieć, dlaczego, tak? No i po prostu uznałam, że pewnie to są kwestie takie, że znaczy wtedy tak sobie myślałam jako dziecko, że na pewno dlatego, że jestem gruba, więc powinnam wyglądać inaczej. Wyglądałam inaczej, czyli po prostu schudłam. Dalej mnie nie lubili. No to okej, nie lubią mnie, no to powinnam zakumplować się z kimś, kto jest na przykład popularny. Próbowałam zakumplować się z kimś popularnym, też nie zadziałało, ale nawet jak zadziałało, no to wiązało się z tym, że trzeba być wśród ludzi, tak? I jak już tak było, no to jeśli ktoś na przykład niespodziewanie do mnie przyszedł, bo chciał mnie odwiedzić i mówiłam mojej mamie, mamo, powiedz mi, że mnie nie ma, tak? I potrafiłam się chować przed znajomymi. Jak wyglądało, to cały czas to było takie totalnie nieporadne. Dalej jest. No właśnie chciałam zapytać, jak to wygląda teraz, kiedy już wiesz o tym, że jesteś spektrum, że masz ADHD, czy jest ci dzięki temu trochę łatwiej, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji z innymi? Pytanie, znaczy tak, jeśli chodzi o relacje, to ja mam taką mocną relację z moim mężem. No relacje tak samo mam z moją mamą, a z innymi mam relacje, można powiedzieć, że one mają określoną strukturę, tak? One nie są na tyle jakby głębokie, że ja mogę się całkowicie otworzyć, tak? A mam relację, która jest bardzo głęboka, znaczy myślę, że jest i to jest moja koleżanka i można powiedzieć internetowa przyjaciółka, która też jest spektrum. Okay. I my się znamy praktycznie od 10 lat, zawsze, a tak naprawdę gdzieś w około tych 3-4 latach jedna po drugiej się zdiagnozowałyśmy, więc to tak to wyglądało. No właśnie, ja mam wrażenie, że to tak często jest, że w momencie, kiedy my tak trafiamy na to swoje stado ludzi, którzy mają tak jak my, jest nam trochę łatwiej się odnaleźć. A jak tak sięgasz pamięcią do swojej przeszłości i patrzysz na dziewczyny, z którymi próbowałaś się kumplować, z którymi gdzieś tam czułaś, że jednak było ci w pewnym momencie życia z nimi po drodze,
to myślisz, że któraś z nich mogła być gdzieś tam albo na spektrum, albo autyzmu, albo ADHD? Myślę, że tak. Chociaż ja miałam bardzo pobieżne takie kontakty. Tak, ja nigdy nie pokazywałam, jaka ja jestem. Tak naprawdę bardzo się tego wstydziłam. Tak naprawdę ja bardzo... tak naprawdę tak po jakimś czasie w ogóle po diagnozie zaczęłam nawet tak głośno mówić o tym, jaka ja byłam. Nie diagnoście, tylko mojemu mężowi, tak? I to dla niego też wydaje mi się, że to było trudne, bo to trochę tak jakbym udawała, prawda? Że jestem kimś innym. No to nie są łatwe tematy, ale właśnie, jak to jest z tym twoim mężem? Powiedziałaś, że on jest taką najbliższą ci osobą i pewnie on musi być ogromnym wsparciem dla ciebie. Domyślam się, że poznałaś go przed swoją diagnozą właśnie. Tak, poznałam go przed swoją diagnozą, a właściwie to on mnie zaczepił na Facebooku. I przesłał mi samochód, jaki chcę kupić. Od tej pory się śmieję, że jestem blacharą. Nie, po prostu jakby dla mnie, jeśli ktoś mi rzuci jakiś temat, że jest coś, co trzeba rozwiązać, jakiś problem, no to ja przechodzę jakby do rozwiązania problemu, tak? Na tej zasadzie. To chyba też jest mocno takie ADHD-owe. No skoro jest problem, trzeba go rozwiązać. Podaje tak, się różne prawda. Możliwości, tak? No to właśnie w ten sposób było i potem zaczęliśmy się po prostu spotykać. Pamiętam wtedy, że to było już po mojej obronie magisterki. Zapytałam się go, czy może gdzieś się spotkamy. Tak, to ja jakby jego zaprosiłam. Powiedział, że pada. To nic, ja wezmę parasol i cię wezmę pod parasol. I on mówi, że to było po prostu urocze, bo nigdy żadna dziewczyna po prostu nie zaproponowała mu, nie wiem, że przyjdzie po niego z parasolem. To wydawało mi się też jakieś takie inne, tak? On wiedział, że przede wszystkim mówił tak, że jestem rozszczepana, że jestem chaotyczna, że muszę coś z tym zrobić, bo w końcu wpadnę pod samochód, tak? I tak, on non stop bał się, że ja coś znowu wymyślę. I tak było, bo ja potrafiłam się wywrócić. Teraz znowu jest troszeczkę lepiej, jak są leki. Mam wrażenie, że lepiej z tą koordynacją jest u mnie, bo potrafiłam zadzwonić do niego z pracy, powiedzieć mu, żeby przywiózł mi spodnie. Pyta się dlaczego. No bo wiesz co, wywróciłam się na ślimaku, bo szybko szedł i mam całe rozwalone nogi w krwi spodni. Wiesz co? Ja też jestem taką sierotą, która obija się o wszystko i często budzę się rano, wiesz, mam pełno siniaków i zastanawiam się, skąd one się wzięły, bo nie mam żadnego pojęcia. Ale nie zdarzały mi się jakieś takie poważniejsze wypadki, natomiast moja mama potrafi się wywalić na prostej drodze i wiesz, potem ma rozwalone całe kolana, połamane nogi, ręce, zawsze coś, więc rzeczywiście to jest takie bardzo ADHD-owe, ale faktycznie mam wrażenie, że mi też trochę z tym w tej kwestii pomagają leki, ale wiesz, kiedy ja to widzę? W te dni, kiedy ja tych leków nie biorę. Wtedy czuję różnicę i wtedy to są często takie dni, gdzie mam wrażenie, że wszystko mi leci z rąk, że się kręcę wokół własnego ogona, nie wiem co się dzieje i właśnie obijam o wszystkie framugi. A czy też jakoś dziwnie podajesz herbatę albo czy masz kubek, tak że on ci się wypada z rąk? O, tak. Wiesz co? Z gorącymi napojami na szczęście mam mniejszy problem, ale co ja zawsze robię? Nie czujesz ich. Ja wywalam zawsze... jak stoją lampki z winem, na przykład na stole ze znajomymi, jak jestem, albo jakieś takie rzeczy, które są trochę mniej stabilne, tak. To zawsze lecą, Śmiesznie byłoby się z tobą spotkać na jakichś takich, wszystko by poleciało. Pamiętam jak kiedyś na Sylwestra byliśmy ze znajomymi w Portugalii, poszliśmy do takiej fancy restauracji, i mój kolega, który siedział naprzeciwko mnie przy stoliku, miał białą koszulę, a piliśmy wtedy czerwone wino. I ja coś opowiadałam, bardzo gestykulowałam, bo ja tak zawsze opowiadam. I w pewnym momencie, jak w takim slow motion to widziałam, jak
ręką się zamachuje i ta lampka z winem, i to chyba jeszcze jego w dodatku, nawet nie moja, na jego koszulę leci. Centralnie cała, wiesz, cała lampka, czerwone wino na tej białej koszuli. A to był początek wieczoru. Boże kochany, świat stanął w miejscu na kilka sekund. Zatrzymał się po prostu. Byłam przerażona. A podobną akcję miałam kiedyś też, jak byłam kelnerką jako studentka. Tylko że to czerwone wino zostało wylane na białe spodnie klientki. Koszmar. Okay. Jestem tak nieskoordynowana, że... Okej, okay. Ja też tak. No, ja mam to samo po prostu, więc totalnie, wiesz, z tym rezonuję, co ty mówisz, a tak nawiązując do mojego męża, on to zawsze mówi, że jak coś niosę, mówi zostaw, ja to wezmę, tak? I teraz tak wszyscy reagują, tak? Ja nigdy nie wiedziałam, moi rodzice zawsze się ze mnie śmiali, patrz jak ona to niesie. Niesie tak, że ma się zaraz wywalić. I w zależności, jeszcze mój brat mówi, tak, zaraz wywali ja siebie. Po prostu on też tak robił, tak? Tylko, że po prostu fajnie, znaczy to było na zasadzie takiego, no, kto jest największą sierotą dzisiaj. Ale czy ty lubisz sobie te rzeczy? Czy uważasz, że one są takie wyjątkowe i czynią ciebie tobą? Zależności, tak naprawdę wcześniej nie potrafiłam ich nazwać. Ja w ogóle myślałam, że ja może mam jakiegoś wczesnego Parkinsona. Nie wiedziałam, skąd jest ta przyczyna, tak? Jakoś tak nie byłam tego świadoma, dopiero jakby mój mąż mi mówił, jakie to jest po prostu u mnie, no, takie niebezpieczne, bo zawsze, jak byłam w domu, miałam mega takie wspierające środowisko, no, że to jest normalne, tak? Że jestem taka rozszczepana, tak? Dopiero mój mąż mówił, ej, no, to jest takie, no, ty specjalnie robisz, tak? Mówi, nie. Tak, no i tutaj jakby były takie, też takie jakby, że jakby tak w innym środowisku, takim bardziej obiektywnym, zaczęłam się zastanawiać, no, może warto by wiedzieć już tak w wieku 30 lat, wiedzieć, o co chodzi tak ze mną, no i to faktycznie tak się stało. I czujesz, że dużo ci dała sama diagnoza? Tak. Tak, no tak, wreszcie ktoś to nazwał, tak? I poczułam niesamowitą ulgę. I pomyślałam, i to znowu, skąd się wzięłam na Instagramie i skąd jakby pomysł założenia firmy. No to moja ADHD. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałam, że skoro mi to tyle dało, a i mnie to tak jakby poukładał, uszczęśliwiło, to ja mogę to po prostu dać i jakby pomóc innym. Tak, zwłaszcza, że już to umiem robić i mam do tego kwalifikacje, dlaczego by nie? I czujesz satysfakcję z tego, kiedy przychodzą do ciebie osoby i potwierdzają swoje przypuszczenia na przykład? Bardzo się cieszę. Wtedy, znaczy tak, są osoby, które faktycznie ich jakby... Te nasilenie cech występuje, ale są też osoby, które mają te cechy, ale na przykład nie są w ADHD czy spektrum. To są takie dwie różne rzeczy, bo jest też tak, że po dwóch, po trzech spotkaniach ja już wiem, kto jest kto, ale czasami jest więcej spotkań i faktycznie jest tak, że kończymy, no mówimy, że no to nie jest to, tak? Trzeba innego tematu szukać, tak? Na tej zasadzie. No właśnie, i to musi być chyba trudne bardzo, nie? Powiem ci, że dzisiaj na Instagramie napisała do mnie dziewczyna, która chyba, nie wiem, próbowała szukać jakiegoś takiego potwierdzenia, albo żeby ktoś ją pokierował, co dalej, bo poszła na spotkanie diagnostyczne z psychologiem, nie z psychiatrą, i usłyszała, że to nie to. A ona jest przekonana, że to to, tylko że ona uważa, że po prostu diagnoza została źle postawiona, że test został źle wykonany, jakby wiesz, miała obiekcje. No i teraz owszem, zdarza się tak, że psychologowie czy psychiatrzy nie mają wystarczająco dużej wiedzy i może tak być, ale może być tak, że my tak bardzo chcemy
dostać wreszcie odpowiedź na to pytanie, tak. Co jest z nami nie tak. Zafiksujemy się na jednej rzeczy, a potem okazuje się, że no to jednak nie jest to i to musi być strasznie trudne. Wydaje mi się, że tak. Pytanie, jak ktoś zdiagnozował jedną osobę po jednym spotkaniu, to po prostu szapoba. Naprawdę. No nie wyobrażam sobie, tak? Jeszcze, okej, jeśli to jest psychiatra, który ma niesamowite duże doświadczenie i on po prostu wie, bo są tacy po prostu, no są mistrzowie, tak? Jeżeli chodzi o to i o wiele dłużej pracują. Ja nie byłabym w stanie, tak? Od razu po pierwszych czy dwóch spotkaniach bez baterii testu, bez mojej diagnozy różnicowej, cokolwiek powiedzieć, czy jest tak, czy nie. I tak zawsze jeszcze konsultuję się z lekarzem, którym po prostu razem to diagnozujemy, żeby powiedzieć tak, czy nie tak. Tak, ja mam taką, też to jest takie mocno u mnie spektrum, że ja muszę posprawdzać. Jak nie to, to ja mam takie poczucie, że ja muszę powiedzieć tej osobie co, tak, na tej zasadzie, żeby właśnie ta osoba nie została z niczym. No właśnie. Bo to jest najgorsze, co można chyba zostać tak po prostu z niczym, że jesteś na diagnozie i tak naprawdę no w którą stronę masz iść, tak? No, to jest ciężkie. No i to wydaje mi się, że jeśli ta osoba była właśnie tak jak mówię, tak, no to bardzo nieprofesjonalnie została potraktowana, myślę. A są jakieś takie rzeczy, które pojawiają się najczęściej w kwestii tego, jeżeli nie spektrum lub ADHD, to może to? Jakby w twojej praktyce? Tak. Tutaj, chociaż ona też współwystępuje, to jest depresja dwubiegunowa. Bardzo łatwo można ją jakby pomylić. Bo tak, objawy ADHD, no to są od zawsze, spektrum od zawsze, a to jest jakby takie już diagnostyczne, że to jest jakby od pewnego czasu na tej zasadzie. To jest takie pobudzenie. I nie ma tej takiej nieporadności, tej takiej koordynacji, tak? Zwłaszcza tak naprawdę też jest ważna ta obserwacja i wywiad w trakcie diagnozy, bo osoby neurotypowe, jakby to nazwać, chociaż osoby spektrum też. Chodzi mi o twarz, o elastyczność twarzy. I ADHD-owcy również, chociaż osoby same ADHD są bardziej takie, bardziej stosują na przykład gesty te emfatyczne czy informacyjne. Ale one i tak są bardzo, znaczy praktycznie, no, one są źle jakby zintegrowane z mową i jakby z tym językiem werbalnym, tak? Dla mnie to jest jakby też diagnostyczne. Osoby neurotypowe są jak z telewizji śniadaniowej. To jest mega ciekawe, mów dalej. Ale wiesz, o co mi chodzi. Że osoby, no dobra, ale chodzi mi o tych dziennikarzy, tak, że oni są, im to tak wszystko fajnie wychodzi i oni mają taką fajną mowę, która nie jest właśnie taka szarpana, jak na przykład u mnie, tak, nie popełniają takich błędów gramatycznych, stylistycznych, są w pełni werbalne, ja jestem semiwerbalna, są momenty, kiedy przestaję w ogóle mówić i tylko mogę pisać. Akurat dobrze, że jestem psychologiem, bo czasami tylko akurat muszę słuchać. więc tak to jakby no, wygląda. Takie są takie największe jakby różnice. A jest jakby, co jest twoim zdaniem łatwiej zdiagnozować? Spektrum czy ADHD? Bo tak, jeśli chodzi o spektrum, no to jest jakby taka podstawa diagnostyczna. Na przykład jeśli chodzi o dorosłych. Dla dzieci tak naprawdę diagnoza wygląda tak, że jest tylko jeden kwestionariusz. Są jakby opisowe świadectwa ze szkoły, opinia ze szkoły i to wystarczy. Z ADHD jest trochę trudniej, bo nie ma jakby opracowanego jakby takiej ścieżki typowo diagnostycznej. Oczywiście pojawiają się tak, że jest test osobowościowy, a test osobowościowy, test MOXO. Test MOXO jest ok, tak? Chociaż u różnych osób inaczej on działa, tak?
Chodzi mi o to, że nie ma ujednoliconej jakby takiej ścieżki jakby diagnostycznej dla dorosłych, tak? O to mi chodzi, że dużo osób jakby diagnozujących robi to na zasadzie takiego jakby wyczucia po prostu i w tym momencie liczy się jakby doświadczenie w diagnozie na ten moment. No tak. Z osob, znaczy jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, no to jest ADOS. I to jest jeden wielki algorytm, tak? I to jest o tyle prościej, jeżeli chodzi o diagnozę, ale to też trzeba uważać, że, bo ADOS jest bardzo taki mocno zmaskulinizowany. I to wtedy, kiedy ja sama robiłam jakby certyfikat na diagnostę ADOS-a, no to mocno jakby sprzeczałam się z... No to był mój temat, tak? Ja po prostu wtedy mnie nikt nic nie interesował, to był... No chyba zepsułam innym szkolenie, no nieistotne. Tak czy inaczej po prostu toczyły się wielkie po prostu jakby... na tym szkoleniu musieliśmy sami jakby z protokołu obserwacji zakodować ten algorytm, tak? A ja dawałam jakby oceny chyba tak najbardziej obiektywnie. Inne osoby albo w ogóle to źle kodowały, albo no, nie zauważały niektórych tych rzeczy. Więc no, kwestia jak i diagnosta. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o spektrum. A ADHD też, tylko że tutaj jest potrzebna jakby większa ilość jakby doświadczenia albo ktoś w zespole, kto jest bardziej doświadczony, więc to jest okej. No. No to teraz pytanie, to znaczy ja się domyślam odpowiedzi, ale jednak zadam to pytanie mimo wszystko. Czy czujesz, że twoja neuroróżnorodność w twojej pracy pomaga? Na pewno czuję... No, nie wiem, jakby to nazwać, ale od razu wiem, czy to się da już wyczuć, tak? Na tej zasadzie to było to samo, jak mnie dzieciaki spektrum spotkały, tak? Na tej zasadzie, że to jest na ten moment takie jakby już intuicyjne, tak? A że to jest po prostu widoczne w jakiś sposób. I tak, i dla mnie to już też staje się po prostu widoczne. Chciałam, żeby to wybrzmiało, bo spotkałam się z takimi opiniami. One się nie pojawiają w mojej bańce, ale jednak umówmy się, że moja bańka jest całkiem mała, nie? Pojawiają się takie opinie wśród ludzi, którzy nie wiedzą za wiele o neuroróżnorodności w ogóle, że osoby w spektrum czy osoby z ADHD nie są dobrymi psychologami. Pytanie, czy chodzi o bycie terapeutą czy diagnostą? To w zasadzie nie ma znaczenia tak naprawdę. To znaczy, może trochę ma. Teraz tak sobie myślę, że może trochę ma. A może nie ma? Bo tak, na pewno osoby z spektrum i z ADHD mogą się bardziej spełniać w diagnozie. Dlaczego? Dlatego, że polega to na obserwacji. My całe życie obserwujemy i szukamy tych niuansów. Nasz mózg działa jak wielki po prostu komputer i to jest jakby mocno przydatne w pracy. Przynajmniej diagnosty. Co do takiej długotrwałej relacji terapeutycznej, to widzę, jak mi się pracuje z osobami atypowymi, a neurotypowymi. Z atypowymi super, z neurotypowymi gorzej. To ciekawe. Często zdarzyło mi się powiedzieć coś, co było chyba nie na miejscu, tak mi się wydaje, tak oceniając po prostu obiektywnie swoją pracę. Tak, zwłaszcza, że ja często, na pewno dla osób neurotypowych ważny jest ten kontakt wzrokowy, ważna jest ta mimika, a ja mam różnie z nią, tak? Więc wydaje mi się, że osobom na pewno neurotypowym może to przeszkadzać. Ich jest więcej, więc tak, jeśli ktoś chce iść do psychologa ogólnie, to faktycznie... I nie jest atypowy, tylko neurotypowy, no to tak bym bardziej szła, tak? Jeśli ktoś jest atypowy i szuka kogoś atypowego, kto go zrozumie,
No to pewnie, to trzeba uderzać do psychologów atypowych, tak, na tej zasadzie, bo są dwa różne style komunikacji. To jest ciekawa uwaga. A poruszyłaś temat, o który chciałam Cię nawet zapytać, bo ostatnio o tym pisałaś u siebie na swoim Instagramie, czyli właśnie kwestie kontaktu wzrokowego. No i w ogóle to jest, tutaj już wjeżdża grubszy temat, no bo maskowanie. I jakby nie muszę Cię pytać o to, czy maskowałaś, bo wiem, nie znając Cię, wiem, jaka będzie odpowiedź, ale jak to u Ciebie wyglądało? Bo trochę już wspomniałaś o tym, że właśnie uczyłaś się z filmów i ćwiczyłaś na lustrze, jak to się robi, ale to jakbyś tak trochę więcej mogła o tym opowiedzieć. Właśnie głównie w kontekście tego kontaktu wzrokowego i tej mimiki, tego, co my pokazujemy innym w kontakcie. No, jeszcze w okresie nastoletnim, nie wiem, czy pamiętasz, kojarzysz Bravo Girl, które kiedyś istniało? Oczywiście. Kojarzysz te psychotesty i quizy i omowie takie ciała? Oczywiście, że tak. No to była moja encyklopedia. A, to ciekawe. To była moja encyklopedia. Więc ja starałam się wszystko sobie to przećwiczyć. Różne takie rzeczy. Dużo też obserwowałam. No i oczywiście, że jakby maskowałam, tak? Bo wiem, że to może jakby tak. Teraz staram się już coraz mniej tego robić, bo wiem już mniej więcej, jak zarządzać swoimi jakby zasobami. Ja też bardzo lubię pracować online, dlatego że jak mam jakby kontrolę nad swoją twarzą, to wiem, że nie zrobię niczego głupiego ze swoją twarzą. Chociaż właśnie tutaj też są takie różnice pomiędzy psychologami, tak na tej zasadzie, że jak ty lubisz pracować online, to nie jest pracą. Mówię, że właśnie dla mnie to jest okej, praca, tak na tej zasadzie, bo skupiam się po prostu na informacji, które ktoś mi przekazuje, tak? No i ja też rzeczywiście mogę swoją twarz kontrolować, czy nie zrobię czegoś głupiego przy okazji. No i tak, wydaje mi się, że chyba dobrze się maskowałam. W domu pozwalałam być sobą, ale to znowu jakby słyszałam takie, jeśli na przykład byłam bardziej zmęczona, to słyszałam, dlaczego jesteś zła. Nie byłam zła, po prostu miałam swój bitch face, tak? To moje całe życie słyszę pytanie o to, czy jestem smutna albo zła. Tak. No to jest taki neutralny. I tutaj wracamy jakby do początku, no nie, można kiedyś zrobić te badania na to mikro jakby mniejszą ilością zmarszczy było od dziewczyn atypowych, tak na tej zasadzie. To jest mega ciekawe. Tak, lekarze medycyny nas nienawidzą. Zdecydowanie, chirurdzy plastyczni. Tak. I jest wszystkie te gabinety medycyny estetycznej. A dostawałaś taką informację zwrotną? Słyszałaś, że tak. Patrz mi w oczy. Tak, to było tak, a przede wszystkim, bo to jeszcze było za czasów dzieciństwa, tak na tej zasadzie, że nauczycielka mówiła, patrz mi się w oczy, jak do mnie mówisz, tak? No to ja starałam się, nie patrzyłam na oczy, zawsze patrzyłam na czoło, czy na ten punkt, który jest tutaj, tak? Bo patrzę czasami w oczy, ale to jest tak, że muszą być to dla mnie osoby, które już z nami są komfortowe, lub patrzę niekoniecznie na oczy, ale na jakby okolicę dolną twarzy. I tutaj faktycznie są badania na ten temat, które były przeprowadzane na grupie osób autystycznych, że jak byli podpięci jakby do takiego takiej maszyny, nie wiem jak się ona nazywała, chodzi o to o śledzenie ruch gałek ocznych, no to osoby w spektrum bardziej skupiały się właśnie na okolicach ust niż oczu. Na oczach skupiały się osoby jakby neurotypowe, osoby atypowe skupiały się bardziej na dolnej części twarzy. To jest mega ciekawe. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, czy to jest rzecz tylko i wyłącznie przypisana do osób w spektrum, bo... Atypowych ogólnie. No właśnie, bo ja ci powiem, że ja też mam problem, jeśli chodzi o utrzymanie dłuższego kontaktu wzrokowego, jakby... I też zależy z kim, bo oczywiście jeżeli są to osoby, które
znam, lubię i wygodni mi w ich otoczeniu, w ich towarzystwie, to nie mam z tym problemu, ale zawsze był to dla mnie jakiś tam problem mimo wszystko. Zwłaszcza takie dłuższe utrzymanie tego kontaktu wzrokowego. Zawsze musiałam tego pilnować i pamiętam, jak gdzieś po raz pierwszy trafiłam na informację o tym, taką właśnie poradę, mówiącą o tym, że jeżeli nie możesz, masz problem z tym, żeby utrzymać kontakt wzrokowy, to żeby patrzeć gdzieś między oczy, na nos, właśnie, żeby sprawiać wrażenie. Właśnie, to jest to, nie? Że musimy chociaż sprawiać wrażenie, że utrzymujemy ten kontakt wzrokowy. Tak. Nieważne, ile nas to kosztuje, nie? No to dużo kosztuje. Tak. A jak dbasz o siebie i właśnie i o to, żeby te swoje zasoby, żeby ich nie zużywać tam, gdzie nie trzeba i żeby je regenerować, dzisiaj już wiedząc to wszystko, co wiesz? Znaczy tak, wydaje mi się, że powoli się jakby odmaskowywuję i to jest strasznie u mnie jakby taki wolny proces, bo to też trzeba jakby oduczyć się niektórych rzeczy i jestem na tym etapie, że się oduczam. To jest tak, że w pracy, tak, jeśli staram się na przykład moją pracę sobie ułatwiać, jak tylko się da, tak, na tej zasadzie, jeśli mam możliwość pracy online, no to wykorzystuję, bo i to też w ogóle o tym jakby poczułam się super, świetnie. No to może dla mnie, poczułam się w ogóle świetnie w czasach pandemii. Poczułam się wolna w czasach pandemii. No wiem, że to jest mocno kontrowersyjne, ale to też było dla mnie takie, kurde, dlaczego ja się tak czuję, skoro inni się tak nie czują, tak? Dlaczego ja się czuję tak super, że ludzi nie ma? No to jest straszne, ale tak. Tak, ja sobie teraz myślę, nawet ostatnio słuchałam podcastu, wróciłam do odcinka podcastu, którego słuchałam w czasie pandemii, w którym dwie kobiety właśnie o tym rozmawiały i przypomniałam sobie, że u mnie takie dwie siły ze sobą walczyły, że z jednej strony we mnie była straszny lęk, bo moja praca była jest bardzo uzależniona od tego, czy mamy wolność poruszania się i wychodzenia do świata. A z drugiej strony rzeczywiście była taka ulga, że nie trzeba wychodzić, spotykać się z ludźmi i że można wreszcie, nie trzeba szukać wymówek, tylko że można po prostu wreszcie w zgodzie ze sobą robić to, na co ma się ochotę, czyli zostać w domu pod pierzyną i oglądać serial na Netflixie. Tak, i jeszcze byliśmy w ogóle za to chwaleni. Co myślę, kurde, to jest moje życie, za co mnie chwalicie w ogóle? Tak, dokładnie. Ale wiesz co, ja tak sobie myślałam właśnie po wysłuchaniu tego odcinka, tego podcastu, że ja trochę chyba wyparłam w ogóle ten zwłaszcza ten pierwszy rok pandemii, bo on był dla mnie mimo wszystko tak traumatyczny, właśnie ze względu na to, że tak dużo lęku było we mnie. Też się bałam bardzo. I powiem ci, że ja teraz dopiero zaczynam tak rozpakowywać te wszystkie emocje, które mi wtedy towarzyszyły. I nie wiem, czy jestem gotowa na to, żeby im wszystkim stawić teraz czoła, bo ja myślę, że dla nas to był podwójnie trudny czas, dla nas w sensie osób neurotypowych to był podwójnie trudny czas, że okej, z jednej strony była ta ulga, nie, że mogłyśmy sobie wreszcie bezkarnie leżeć i oglądać seriale, ale z drugiej przy naszych problemach, wiesz, z obniżeniem nastroju, depresją, stanami lękowymi, no to była po prostu taka bomba tykająca, nie? Tak. U mnie nasiliły się takie lęki, że ktoś może zachorować, tak, zwłaszcza na tym pierwszym rzucie, tak, na tej zasadzie. Więc tutaj jakby tego się bałam, tak? Jeśli ja już to, znaczy wydawało mi się, że już mam wszystkich zabezpieczonych, to już mogą odetchnąć z ulgą, tak? A jeśli to jeszcze było, że było jakieś takie niebezpieczeństwo, że komuś coś się może stać, z moich bliskich, no to było bardzo trudne faktycznie. Czy ty dostałaś diagnozę w czasie pandemii, przed pandemią, czy tuż, znaczy jeszcze jesteśmy w trakcie, ale jakby w którym momencie? To było, ja zaczęłam diagnozę, chyba to był środek pandemii 2020, tak, bo też jakby mogłam się zatrzymać w tym całym kołowrotku. A to też był taki czas takich jakby przemian,
też dla mnie no to był taki graniczny czas, ta trzydziestka, wreszcie takie jakby ogarnięcie się, też jakby taki kryzys w ogóle taki mojej takiej i w pracy i no właściwie w pracy tak naprawdę, no i w życiu też, no bo pandemia też jest kryzysem, tak? No, a że to jest znowu u mnie ADHD-owe, że muszę działać, tak? No skoro tak się dzieje, no to ja muszę wiedzieć skąd, tak? I co mogę z tym zrobić, tak? Więc to jakby zaczęło się w ten sposób. No i właśnie, jakby zataczam koło, wracam do tego, o czym rozmawiałyśmy przed tą dygresją bardzo długą, to dbanie o siebie, bo to był taki moment, w którym to dbanie o siebie było potrójnie ważne. Więc jak to wygląda u Ciebie teraz? Bo to też często jest takim, ja mam wrażenie, że to często był dla nas taki moment właśnie, kiedy my się wreszcie mogliśmy zatrzymać, przyjrzeć się temu, co się z nami dzieje, dlatego tyle diagnoz różnych się posypało w czasie pandemii. Tak. Ale to też był moment, który pozwolił nam właśnie trochę zwolnić i zaopiekować się sobą. Tak, tak. I ja no, właśnie tak samo bym to po prostu określiła i nazwała, że stąd jakby i tak dużo osób jakby z tego powodu, no bo wcześniej nie mieliśmy jakby możliwości jakby nad tym się zastanowić po prostu. Tak, tak. Tak, mam wrażenie, że jeżeli nie byliśmy w jakimś kryzysie wcześniej, jeżeli nie mieliśmy jakiejś nawracającej depresji, to nie mieliśmy potrzeby ani wizyty psychiatra, ani jakiegoś takiego głębszego przyjrzenia się, nie? Temu, że co tam może być przyczyną tego wszystkiego rzeczywiście. Więc jednak okazuje się, że ta pandemia jakieś tam pozytywne skutki w pewnym sensie miała. No ale właśnie, bo ty mówiłaś, zaczęłaś mówić o tym, że zaczynasz odmaskowywać się, ale to jest, kurczę, to jest trudny proces. Jak to u Ciebie wygląda? Jakbyś trochę o tym opowiedziała. Może tak. Jak na razie idzie mi to bardzo koślawo, proces jakby odmaskowywania się najgorszy jest, kiedy muszę wyjść na przykład do rodziny mojego męża, i on wtedy drży, czy ja nie zrobię jakiegoś faux pas. Zawsze miałam taki jakby, zawsze powiedziałam coś nie tak, tak? Tylko że tutaj jakby przestałam jakby, zrzuciłam co siebie takie nadmierne analizowanie siebie, tak? Pozwalam sobie właśnie na stimowanie, na zabieranie zabawek, na siedzenie sobie na rękach. Ja oplatam nogi jak Jaworowicz. I to zaczęłam, mogę pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, ale ja tak oplatam całkowicie nogi. Wiesz, że ja też to robię. Teraz sobie uświadomiłam, że zwłaszcza jak pracuję, to ja to bardzo często robię. Tak, to jest jakby również z układem pirocyceptywnym związane, tak? Czy jest to uziemienie. Kupiłam sobie kołderkę obciążeniową, ale ją skupiłam. Gdzieś w praniu. Ja jeszcze jestem przed tym zakupem, ale też się przyglądam temu tematowi. Była super, ale musi mieć swoje stałe miejsce. Jest świetna, tak? Jeśli też nie mam kołderki, no to proszę mojego męża, żeby się na mnie położył. Więc to jest super. Ja w ogóle to robiłam wcześniej, mówiłam mu, żeby się na mnie położył. Ja potem sobie przypominam, że ja z moim bratem mówiliśmy, czekaj, połóż się na mnie. I uważam, że to jest całkiem okej. Okay. Ale super. No właśnie, no bo jak u Ciebie wyglądają te kwestie sensoryczne? Bo to jest często gruby temat, nie? Spektrum zwłaszcza. Chciałabym się tego pozbyć, jakby to była taka możliwość. Jakby był taki lek na to, żeby to wyciąć, to byłoby super. Z czym Ci jest najtrudniej? No bo wspomniałaś w ogóle o wypoczności pokarmowej, no i o tym takim czuciu w ciele, ale co jeszcze? Jeszcze dodatkowo mam nadwrażliwość słuchową, wzrokową i węchową. Czyli cały komplet tak naprawdę masz. Taki mam komplet, ale mam niedowrażliwości, jeżeli chodzi o ręce. Potrafię przenosić ciepłe rzeczy, bardzo ciepłe rzeczy. Wow. Tak. Więc czyli pewnie zrobiłaś sobie krzywdę nieraz. Oj tak, tak. Zdecydowanie. No właśnie, i co jest najtrudniejsze? Jesteś w stanie wskazać, z czym ci na co dzień najgorzej się żyje?
Jak sobie z tym radzisz, bo to też jest ważne? Wydaje mi się, że to jest kwestia bycia, zmiany środowiska, jakby na przykład pracy czy przebywania, bo gdy ja przebywałam w kontakcie z dużą ilością ludzi, albo jak teraz przynajmniej próbuję się pozbyć, jazda busami i jeszcze w lecie czucie tych zapachów, no to często jakby zbierało mnie na wymioty i miałam migrenę, bo też jakby mam migreny od zawsze. I nie ma zatyczków do nosa, prawda? Więc pomyślałam, że trzeba po prostu jakoś ograniczyć pracę, żeby nie dojeżdżać. Więc to chyba w ten sposób. Do wyciszenia dźwięku, no to stosuję zatyczki lub albo zwykłe po prostu takie douszne i faktycznie mi się lepiej jakby nawet przemieszczać po mieście. To zawsze stosowałam, ale no też myślałam, że dlatego, że no to tak mam w tej zasadzie. Tak, a sypiasz też w zatyczkach? Nie, w zatyczkach nie. Akurat tu jest tak, że mam miejscu taki dom, że jest tutaj cicho, spokojnie i no jest okej. Okay. No, nie muszę akurat. Natomiast wiem, że mój brat śpi w zatyczkach, bo on znowu wszystko słyszy z ulicy i on musi spać w zatyczkach, tak? To właśnie ja dlatego tak pytam, bo przy ulicy cały czas mu samochody jeżdżą i mówi, że on po prostu nie śpi, bo nie jest w stanie, no nie? I no, ale ta już ma zatyczki i mówi, że jest troszkę lepiej, tak? Tak. Powiem ci, że teraz tu, gdzie mieszkam, nie jest tak źle, bo mamy dobre okna, ale mieszkaliśmy przez wiele lat w takim mieszkaniu, w którym mieliśmy nie podwójną, tylko taką pojedynczą szybę, stare budownictwo, stare okna i było słychać każde przejeżdżające auto i każdą osobę przechodzącą pod blokiem i to był dla mnie koszmar. Ja musiałam spać każdą noc w zatyczkach, bo inaczej nie byłam w stanie spać w ogóle. I pamiętam, że zawsze się zastanawiałam, odkąd pamiętam, co ze mną jest nie tak, że ja tak wszystko słyszę i że mi to przeszkadza, a innym nie. Mhm. Tak mnie to zawsze zastanawiało, że dlaczego ja słyszę u sąsiada jakieś takie dźwięki, które wcale, na przykład nie musi głośno oglądać telewizji, ale ja, jeżeli słyszę jakiś taki bas albo jakiś taki powtarzający się rytm, który dochodzi od sąsiada, to ja nie jestem w stanie się w tym momencie już na niczym innym skupić. A miałaś kiedykolwiek tak, kojarzysz takie żarówki, świetlówki, które bzyczą? Koszmar. Okej, okay, no właśnie. To jest coś strasznego. Koszmar, absolutny koszmar. Ale rzeczywiście i do tego jeszcze właśnie wspomniałaś o żarówkach, do tego dochodzi jeszcze kwestia nadwrażliwości wzrokowej. Jeżeli już taka żarówka się przepala i miga, to jest po prostu... To jest migrena, to jest przepis na migrenę. Jedyna rzecz, której ja nie mam, dzięki Bogu, to nadwrażliwość zapachowa. O, jak ci dobrze. To takie, jestem w stanie znieść różne zapachy, zazwyczaj. Ja się ucieszyłam, bo jak miałam COVID-a przez jakiś czas, że straciłam węch, czułam się tak szczęśliwa. Niestety on wraca. Także. No właśnie, ale właśnie, czyli ty opiekujesz się teraz tymi takimi rzeczami świadomie. Tak. Dołożyłaś pewne rzeczy, pewne rytuały i tak dalej, do pewne elementy do swojego życia, ale robiłaś sporo wcześniej, nie wiedząc, dlaczego to robisz, nie? Tak, bo szukałam jakby, zawsze jakby szukam wyjścia z sytuacji, tak? Raczej jakby staram się jakby znaleźć rozwiązanie, niż jakby, znaczy czasami mam też takie momenty, że po prostu już, nie wiem, jestem tak zrezygnowana. Ja w ogóle wcześniej myślałam, że ja jestem marudą, tak? A jakby kwestia taka bycia jakby też w kontakcie jakby takim psychoterapeutycznym uświadomił mi, że wcale ja nie jestem marudą, bo ja przez chwilę jakby widzę, że coś jest nie tak, jakiś problem i ja nastawiam się na rozwiązanie tego problemu, po prostu. Tutaj jestem taka no, sztywna, taka zero-jedynkowa na tej zasadzie i jestem bardzo uparta, więc wydaje mi się, że te takie cechy
I też duże chyba wsparcie mojej mamy, która mi mówiła, że no jest wszystko ze mną okej, tak? No pozwoliło mi to jakoś tak być bez diagnozy, tak? Chociaż teraz na przykład jak z nią rozmawiamy, bo mój brat wreszcie też odkrył jakby czytanie książek, bo on miał niesamowity problem z czytaniem i pożyczyłam mu książkę, taki standardzik jak Żyć z ADHD. I ja mówię, kurde, daj, przeczytam. Mówię, Kuba, ty czytasz? No, wreszcie mogę. Kurczę. A czy twój mąż edukuje się na temat spektrum i ADHD i chce zrozumieć ten temat i stara ci się pomagać i ułatwiać życie? Tak, tak. A na początku, tylko że on to też jakby... To było tak, że ja jakby... On teraz jakby zrozumiał część moich zachowań, których wcześniej nie rozumiał. Na przykład tutaj moje wesele, nasze wesele, tak? Ja gdzieś o pierwszej w nocy powiedziałam, że ja idę, bawcie się dobrze. I poszłam do łazienki i siedziałam. I dopiero mój mąż powiedział, no ale ty musisz zostać. I mówię, nie muszę zostać, no nie, ty zostań na tej zasadzie. Więc ja w takich momentach, to on był wtedy bardzo na mnie zły. I dużo osób tak reagowało na mnie taką złością, bo tak samo było wtedy, kiedy w ogóle miałam wieczór panieński, wiesz, kiedyś dawno. I moja świadkowa, ona bardzo się starała mi zrobić najlepszy dzień, żeby to był w moim życiu, ale po pierwsze nie wiedziałam gdzie, co będziemy robić, więc ja już byłam strasznie zestresowana. Ja próbowałam nawet wmuszać siebie hektolitry w ogóle alkoholu i on w ogóle mnie uspokajał. I co było? Okazało się, że jak byłyśmy już tam na miejscu, do naszego jakby pokoju dokoptowana była grupa jakichś chłopaków. I mnie to strasznie zirytowało, bo ja nie chciałam. Ja chciałam spędzić po prostu czas z dziewczynami. Mieliśmy tak jakby, nie wiem, iść sobie na obiad, zjeść coś dobrego, na jakiś spacer, bo to było w Katowicach, i wrócić i po prostu być, tak, siedzieć na takim domówce. Okazało się, że nie, że oni byli i pojawiło się wyjście do klubu. No i potem ja już wróciłam, powiedziałam, że idę spać. Na drugi dzień miało być jakieś atrakcje, ja powiedziałam, że nie, że ja chcę wracać. I wiem, że wtedy no środkowa była rozczarowana. Wszystkie dziewczyny były mną rozczarowane, tak? A ja po prostu... No nie dałam rady, tak. Fajne jest to, że ty już wtedy w takich momentach, nie do końca wiedząc, że jesteś spektrum i że masz ADHD, potrafiłaś mimo wszystko o siebie zadbać, że postawić te granice, nie? Że nie, to jest już dla mnie za dużo, nie przyjmę takiego obciążenia, to jest super. Ale to też, to nie było nigdy tak, że się tego nauczyłam. Po pierwsze dlatego, że miałam taką grunt na zasadzie psychoedukacji, no tak, ze studiów, a po drugie ja przeszłam dwie psychoterapie, więc ja to po prostu potrafiłam, tak, na tej zasadzie już jakby o to jakby zadbać o siebie, tak, jak już jakby tak mocno wcześniej już pracowałam nad swoimi granicami, natomiast ja nie wiedziałam skąd są u mnie te granice, tak, brakowało mi tego punktu, a jeszcze skąd, tak? Tego nazwania tego. A powiedz mi, czy dzisiaj twój mąż nadal się stresuje przed spotkaniami z rodziną, że z czymś odpalisz, czy już trochę mniej? Cały czas się stresuje. Nigdy nie wie. Nikt, ja sama czasami też nie wiem, bo to jest też w zależności, jak mi coś przyjdzie do głowy. Uważam, że to jest super, żeby tak powiedzieć. A potem nastaje niezręczna cisza. A czy jego rodzina wie o tym, że jesteś spektrum i że masz ADHD? Wiem, że mój mąż próbował jakby przemycić ten temat, ale gdy powiedział, kiedy sama ostatnio nawet 3-4 tygodnie temu powiedziałam, że tak, ja jestem autystyczna, jestem spektrum, no to moja teściowa powiedziała tradycyjnie, wszyscy to znają, nie wyglądasz. Okej. Okay. A ja mówię, no okej, okay, ale ty też nie wyglądasz na neurotypową, więc
Czyli nie ma takiej chęci zrozumienia tematu, zagłębienia się. Nie ma takiej chęci, chociaż ja tak samo zostawiłam jej. Powiedziałam: Michał, słuchaj, ty, skoro tak, to teraz jest tak, że ja w ogóle kocham moich teściów, bo są naprawdę super. I powiedziałam: słuchaj, będziesz jechać do nich, bo mama jest teraz, bo jest po zabiegu kolana, weź jej książkę Tempo Gardening, mózg autystyczny, niech sobie poczyta. No i Michał wziął, właśnie mama skwitowała to tak, że ona ma lepsze rzeczy do czytania, ale w końcu zaczęła czytać faktycznie i mówiła, że to jest spoko, ale bardziej unika tych opisów takich mocno technicznych z mózgiem. Okej, okay. Jestem w stanie zrozumieć. Tak, więc to jakby trwa, tak? Na ten moment. To też jest proces, nie? Rzeczywiście, jeżeli ktoś, no jakby umówmy się, pokolenie naszych rodziców ma znikomą wiedzę w tej kwestii. Moja mama zaczęła czytać książkę, przeczytała tę najnowszą pozycję, która wyszła w znaku ADHD. I musiała ją przeczytać dwa razy, żeby móc, wiesz, wszystkie te informacje przyswoić, więc no to są nowe rzeczy dla nich, nie? Mhm. I jeżeli jest jakaś tam chęć, chociaż maleńka, zrozumienia tematu, to już jest fajnie, bo już jest przestrzeń na jakiś dialog, nie? Gorzej jak jest taka kwestia, że nie wyglądasz i koniec, i nie wracajmy do tego tematu nigdy więcej, nie? Mhm. A powiedz mi, bo ja zawsze pytam o to wszystkie osoby, z którymi rozmawiam. Gdybyś mogła, i to jeszcze dodatkowo jakby jako psycholożka i jako Kamila, osoba w spektrum i z ADHD, takim osobom, w których jest małe zrozumienie tematu neuroróżnorodności, przekazać jakąś taką jedną ważną rzecz na temat tego, czym neuroróżnorodność jest, to co by to było? Chyba wytłumaczyłabym to najprościej. A to jest tak samo jak z dwoma oprogramowaniami do komputera. Jeden jest Windows, a drugi jest Mac. Po prostu. Tak? To w żaden sposób się nie różni. Różni się jakby kwestią właśnie tego postrzegania i komunikacji. I tylko tym, tak naprawdę. Mega mi się podoba ta metafora. Marta Cieśla mówi często o innym okablowaniu mózgu, to też jest fajne porównanie, ale ten system, to porównanie do systemu operacyjnego jest w punkt, bo to jest właśnie to. To jest właśnie to. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z Maca, to będzie miał z tym problem, ale to jest coś, czego można się nauczyć. Dokładnie tak. Więc to tak samo jest po prostu z naszymi mózgami, tak? Wiem, że teraz trwają badania takie nad rezonansem, tak żeby dokładnie dookreślić te struktury, które są. Wiem, że w przypadku jakby ADHD te płaty czołowe są troszeczkę jakby słabiej zintegrowane. Inną mają troszeczkę budowę u osób z ADHD. Więc to jest takie ciekawe. Nigdy nie robiłam sobie rezonansu głowy, ale może zrobię z ciekawości, jak to wszystko wygląda w środku. Jesteś jedną z tych osób, które potrzebują takich naocznych dowodów na to, że dlaczego jesteś inna. Znaczy po prostu, wiesz, ja lubię mózgi, tak? Od zawsze po prostu mnie to interesowało, tak? Dlaczego działa to tak, a nie inaczej, tak? Zresztą to jest nasz najważniejszy organ. Chciałabym sprawdzić, jeśli są badania innych, tak? Ale one są w trakcie, nie są jeszcze jakby takie mocno dostępne, więc jedyne, co teraz mogę jakby zobaczyć, jak to wygląda, no to co mam jakby swojego, tak? Na tej zasadzie. Więc ja to bardziej traktuję taki special interest, zobaczyć, czy jak to jest, tak? Słuchaj, tak patrzę, że już trochę rozmawiamy. Robi się późno, nie będę cię dłużej męczyć, ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś na koniec o tym systemie operacyjnym naszych mózgów.
w międzyczasie musimy koniecznie przyjrzeć się kwestii zmarszczek u osób atypowych. Tak. Musimy pogrzebać w internecie, żeby zobaczyć, czy są jakieś badania na ten temat, i będziemy w kontakcie w tej kwestii. Super, tak, jeśli coś znajdziesz, to dawaj mi znać, jestem mega ciekawa. Coś musi być na rzeczy. Coś musi być na rzeczy. Ale słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że mogłyśmy pogadać i że mogłam Cię poznać. Dzięki, ja również, bardzo się cieszę. I w ogóle, wiesz, nie czuję czasu, a także no, minął. To bardzo tak mi się bardzo mi się przyjemnie z Tobą rozmawiało. Dziękuję Ci. To ja Ci dziękuję. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.